głosowanie nie opada, ponieważ tu cały czas trwa, że odbierają nam prawo do wyboru. Nie możemy dalej zdecydować o tym, czy chcemy kontynuować ciążę, czy chcemy ją jednak zakończyć. Więc zdenerwowanie nie opada. Polska zdecydowanie nie jest krajem dla młodych ludzi, ponieważ z każdym rokiem po prostu dzieje się coraz gorzej. Dla młodych ludzi po prostu jest odbierana jakby dobra przyszłość. Po tym, co się ostatnio dzieje, uważam, że to tak szybko nie ucichnie, że coraz więcej ludzi się dołącza mimo wszystko i że mamy szanse o wiele większe niż były kiedykolwiek. Także myślę, że szanse są i trzeba walczyć. Trzeba walczyć. Dla mnie powrót do kompromisu jakby nic nie daje. Musimy iść, znaczy chciałabym, żebyśmy poszli po prostu do przodu. Nie wrócili do tego, co było, tylko poszli jeszcze dalej. Każda z nas wie, jakie mamy wartości, jakie jesteśmy. I nie jesteśmy żadną kołotą, tylko jesteśmy kobietami i młodzieżą, które walczą po prostu z prawa kobiet, bo zabrano nam je. Nie przejmujemy się tym jakoś za bardzo, ale no oczywiście jakoś to do nas wpływa, bo niektóre takie komentarze naprawdę nas denerwują i bolą, bo no niektóre są naprawdę bardzo wyzywające, ogólnie wszystkie kobiety, gdzie tak naprawdę my nie robimy nic złego, po prostu wyszliśmy na ulicę, żeby pokazać, że nie zgadzamy się z tym wszystkim.